No tak, żeśmy się tutaj rozstawili, idziemy się kąpać na termie, mamy te zegarki. Ale fajnie, zostaniemy do jutra. No i z tego basenu wyszliśmy, tutaj będzie najcieplejsza woda. 490. Długi weekend, 349 zł dla dwóch osób. Taka super altana, gdzie możecie pobiesiadować. A widać tu po lewej, że chyba kemping będzie się powiększał. Idę się rozliczyć. Tu mamy zegarki. Zobaczymy, ile Łukanio piwek wypił. Witajcie w nowym vlogu. Cześć. Właśnie opuszczamy Zakopane. Znaczy już opuściliśmy Zakopane, ale właśnie dojeżdżamy do następnej fajnej atrakcji. Deszczyk pada. A jesteśmy, zbliżamy się do Term Gorących Potok. Tak 45 minut od Zakopanego. Zobaczymy, tam jest kemping, czy będą miejsca, jak tam będzie dzisiaj w ogóle z terminami. Próbowaliśmy wczoraj się dodzwonić, nikt nie odbierał, także jedziemy sprawdzić osobiście. Zostańcie z nami. Do zobaczenia. Recepcji jeszcze to wszystko załatwić. Ładnie, czyściutko, wszędzie kostka. Dobra, mamy parcelkę numer 7. Te gdzieś w lewo na końcu. Mamy takie zegarki, na które wszystko kupujemy. Wstępy na basen też są na te zegarki. Jutro do 11 musimy się wyprowadzić. Nie ma opcji prądu z prądem lub bez. Jest taka skrzyneczka. Każdy musi to wziąć. Tam jest właśnie pod tą skrzyneczką prąd i woda. Także jedziemy na parcelkę. 359 zł. 10 zł chyba pies, ale normalnie jest 299 zł, jeżeli przyjeżdżacie od poniedziałku do czwartku. W weekend jest trochę drożej. No tak, żeśmy się tutaj rozstawili, idziemy się kąpać na termy, mamy te zegarki, które możemy używać do wejścia na termy. Także lecimy. Bierzemy kamerę GoPro, ponieważ ona się nada na robienie różnych zdjęć tam w środku, no i też jest wodoszczelna. A przede wszystkim jak macie te zegarki, no to możecie też kupować tam jedzenie i drinki. Później przy wyjeździe opłacamy to wszystko. A stoimy tutaj. Tutaj zaraz są toalety, prysznice na dole i na górze i wyjście na baseny z tamtej strony. Tędy wjeżdża się na kemping, tutaj jest wyjście na baseny. No a tak wygląda całość. Recepcja po prawej jest, my stoimy tam zaraz za tym białym budynkiem. No i jesteśmy na terenach termy. Powiem wam, bardzo czyściutko, tak elegancko jest tutaj naprawdę. No teraz mamy pochmurnie i rano była burza, więc zamknęli ten zewnętrzny park dla dzieciaków, ale bardzo fajny.
duże dmuchańce, basen. To jest na zewnątrz term. Wszędzie, jak wy widzicie, zielono, drzewka, stoliki, hamaki. Bardzo fajnie. I jesteśmy na termach. Jak cię poszka? Jak? Ale cieplutko. 37 stopni. Ale fajnie. Zostaniemy do jutra. No można się wygrzać. Powiem wam, że naprawdę ciepła woda, gorąca. Ile pokazywało stopni? 37. 37 stopni. Tutaj na terenie jest zaraz obok bar. Można zjeść sobie dania z grilla. A tam w środku jest restauracja. No i na górze. Później pójdziemy. Idziemy do następnego zobaczyć? Tak. Dobra, teraz idziemy do następnego basenu na zewnątrz. Bo ta już jest chłodniejsza. I co? Już jest chłodniejsza. No. Ale też fajnie, bo jest tak... Ta już jest dużo chłodniejsza, ale nadal jest ciepła jeszcze. Pokąpaliśmy się w tym basenie i idziemy do następnego. A tutaj jest taki basen, gdzie macie po prostu bar w basenie. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. 33. A tu ile było? Tam 31, a tam 37. A jeszcze jest ponad jeszcze. O, ta jest ciepłuszka, no. Ta woda już nie jest taka gorąca, ale jest cieplejsza od tego poprzedniego basenu. Jak kosztują drinki? Piwo 16 zł. Słuchajcie, idziemy do drugiego basenu. A co tam będzie? Tam ma, chyba jest 40 stopni. No to idziemy. No i z tego basenu wyszliśmy. Tutaj będzie najcieplejsza woda. 39 stopni. O, już nie wciśniesz. Chodź pierwszy. Jak? Gorąco. Jak upadnie. No tutaj tak, cieplutko naprawdę. A tutaj jest taki podłużny basen, można sobie popływać. Od razu wskakuj. Na pewno. 28 stopni. No chodź. I do wody nie wolno skakać. O, tutaj jest zimna. Zimna. W porównaniu do tamtej to jest aż lodowata. Wszędzie dookoła dużo barów. Także tutaj jest ten basen, gdzie jest na środku bar, w tej ciepłej wodzie. I tu jest zewnętrzny. Też są jakieś zapiekanki, co tam jest? Napoje. Ile kosztuje zapiekanka? Zapiekanka klasyczna 18 zł. Zapiekanka full wypas 22 zł.
dzieciaki szaleją. Dzieciaki szaleją, Kajcia nasza by szalała, ale została z dziadkami, chciała zostać z dziadkami, lepiej pierogi. Zobaczcie, jak dzieciaki szaleją, a jest pochmurny dzień, mamy jakieś 18-19 stopni na zewnątrz, a ludzi mnóstwo, może też dlatego. Tu jest taka niecka z hydromasażem, ale zajęta, nie ma dużo miejsca. A tam zjeżdżalnie dla dzieciaków. A tu następny basen dla dzieciaków. Tu już jest widać woda ciepła, bo aż paruje wszystko. 36 stopni. No a tu jest w środku takie bistro. Też można sobie zjeść. Upalne dni, tutaj można pograć w siatkówkę plażową, jest piasek. Bardzo fajna atrakcja. A my przyszliśmy z powrotem do tego basenu, gdzie jest bar. Chyba coś zamówimy. Co byś chciała? Piwo czy coś bezalkoholowego? Piwo z sokiem? Masz też jeszcze free, jak chcesz. Nie. Trzeba korzystać, że mamy te opaski, ale powiem wam, że to takie złudne, bo tylko się idzie człowiek pyk, 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 pyka, a później trzeba za to zapłacić, ale nic, raz się żyje. Wakacje. Ja mam kozel ciemny, a nie matyjskie z sokiem. Zdrówka. Jak tam? Bardzo dobrze. Prawdziwy relaks. Ciepła woda, chociaż na zewnątrz jest zimno, około 18 stopni, ale jest naprawdę super. Naprawdę warto polecenia. Bardzo dobrze. Relaks na 100%. Teraz jesteśmy w takim basenie właśnie ogrodzonym dookoła, bo tutaj jak wybija aż wrzątek, to, no nie wrzątek, ale myślę, że ponad 40 spokojnie. Zobacz jak tu wybija, chodź tutaj zobaczysz. Czujesz? No. Już zamówiłam zapiekanki. Jakie? Klasyczne. Gdzie? Jaki masz numerek? Nie mam numerka, pani nie, o, niebieski zegarek, bo nie mam numerka tutaj. Aha. Będzie mnie wołał. Powiem wam, że fajnie w tych gorących basenach, ale jak się posiedzi dłużej, to już po prostu aż za gorąco. No a teraz troszeczkę słoneczko nam wyszło. No super. To rozpogodziło się. Co? 490. No, teraz jesteśmy w takiej wodzie siarkowej w jacuzzi. Czyż troszeczkę takim jajem. Ale dobra, gorąco. Love being
już się pokąpaliśmy, poćwiczyliśmy, jak widzieliście, aerobik. Fajnie było, super, naprawdę. Idziemy teraz do kampera, troszeczkę posiedzieć Tomi, żeby tam go wypuścić. No ale pewnie jeszcze przyjdziemy, bo to chyba jest to o 20 albo o 21 czynne, także zaraz tutaj wrócimy. A jak widać, słoneczko wyszło, już burzy nie ma, więc ten basen tutaj już jest otwarty dla dzieciaków. Strefa basenowa, bez limitu 95 zł, normalny, dzieci, do metra gratis, do lat 18 75 zł. Basen jest czynny do 22. A też macie oferty specjalne, wieczory od 18 do 22 65 zł. Po godzinie 22 2 zł za minutę. A tyle kosztuje camping? Długi weekend, 349 zł dla dwóch osób. Teraz na szybko pokażę Wam, jak wygląda ten kemping. Przejedziemy się wokoło i pokażę Wam, co na tym kempingu się znajduje. Za mną jest szlaban, także tutaj wjeżdżacie i zaraz jedziemy do punktu serwisowego. Na kempingu znajdują się dwa punkty serwisowe. Tutaj wylewa się wodę z kamperów. No i opróżnia się toalety w takim urządzeniu. Jest fajny plac zabaw, dużo zieleni, dalej jest boisko do gry. Taka super altana, gdzie możecie pobiesiadować, miejsce na zrobienie grilla z super ławkami. Super kuchnia. Tutaj macie pralkę, możecie zrobić sobie pranie. Naprawdę bardzo fajne toalety. Teraz zrobimy szybką rundkę po całym kempingu. Chodźcie ze mną.
Jeżeli chodzi o parcelkę, bardzo fajnie to wygląda. Utwardzone parcele. Każda parcela ma przyłącze oddzielne do wody. A tutaj jest prąd. Tak jak widać, dosyć szeroko. My stoimy tu. Spokojnie się kamper jeszcze mieści naprzed drogą. A tu jest takie miejsce na rozłożenie markizy. Idealnie wszystko pasuje. Akurat trafiliśmy, że jest Tour de Pologne. Droga jest zamknięta, bo tak, kemping jest tam. Tutaj jest, są termy Gorący Potok. Pierwsi zawodnicy. No jak widzieliście na dole, impreza, wszyscy w basenie tarczą, bawią się, jest DJ, fajnie teraz jest woda podświetlona. No a my przyszliśmy na górę tutaj do restauracji coś zjeść. Ostatni nasz posiłek to była zapiekanka, więc zaraz coś tutaj przekąsimy i zobaczymy co będziemy robić dalej. A jeżeli chodzi o ceny i dania w tej restauracji, no to widać, możemy kupić steki, burgery, pizzę i tak przykładowo. Urugwaj stek 250 gram 119 zł. Burgery 42, 44, 40. Pizza margarita 31 zł. Najdroższa 44. Pizza 32 cm. Dania zamówione. Ania wzięła capricciose, a ja wziąłem Gural Burger. A jeszcze oprócz takich fast foodów macie takie normalne dania. Zupy kwaśnica 22, krem z pieczonego buraka 22, filet z kurczaka 48, no i tak dalej. Filet z pstrąga łososiowego 56, spaghetti 46, 42. Tak się prezentuje mój burger. Wygląda smakowicie. A tak prezentuje się Ani pizza. Capricciosa, tak? Szynka, pieczarki, ser. Smacznego! Podsumowanie kolacji. Mój burger z osypkiem, z żurawiną był bardzo dobry. Naprawdę można polecić. Twoja pizza? Też dobra. Przepyszna. Capricciosa. Dobra? Dobra. Zjadłaś całą? Najadłaś się? Nie, no połowę zjadłam. Troszkę ty spróbowałeś. Porcje duże. Można się najeść. Naprawdę polecamy. A jak widzieliście, ludzie się jeszcze bawią dosyć mocno. My już nie mamy siły, bo o 12 praktycznie byliśmy na basenach. Także wracamy do kamperki. Jeszcze jedziemy zrobić serwis i zapłacić, bo wszystko opłacimy po przyjechaniu. A widać tu po lewej, że chyba kemping będzie się powiększał. Tereny przygotowane już pod jakąś zabudowę. No jak widać kemping praktycznie pełny. To aż dziwne, że przyjechaliśmy i było miejsce jakieś wczoraj dla nas. Ale naprawdę godne polecenia kemping. Naprawdę super. Dużo ludzi przyjeżdża tylko na jedną dobę. Widzę, że się dużo ludzi też zbiera.
obok przyjechali tylko u nas ludzie i też dzisiaj pojechali, ale widzę, że też się stają na kilka dni. Fajnie, jest taka opcja, że możecie wejść sobie na ten kemping, na stronę i szukać po prostu promocji. Są nie? Różne pakiety. Pakiety, sobie. No. No i teraz trzeba się pójść rozliczyć. Ania idzie się rozliczyć, a ja jadę zrobię serwis w Koperze. Dobra, idę się rozliczyć. Tu mamy zegarki. Zobaczymy, ile Łukanio piwek wypił. Ja nie. Miałem po swoim 33 zł. Ja troszkę więcej. Dobra. Do zobaczenia. Bardzo fajne ciśnienie. Momentalnie woda się nalała. Start, stop, gruby przewód. Także chwila jest napełniony zbiornik. Wyjeżdżamy stąd, wyjeżdżamy z kempingu, ale możemy bardzo polecić, było bardzo fajnie. Kemping, no super. 5 gwiazdek, tak. Naprawdę, rewelacyjnie. Wszędzie parcele utwardzone, każda parcela ma swój słupek, łazienki, super, ciepła woda. Kuchnia elegancka, czyściutko, naprawdę super, naprawdę, polecamy. No i termy, tak? Co jest najfajniejsze w tym wszystkim, te termy. Także można się umoczyć do godziny 22. Wczoraj była sobota, była dyskoteka, był DJ. My przez cały dzień siedzieliśmy na tych termach, więc już później nam się nawet nie chciało. A my stąd uciekamy, jedziemy jeszcze w jakieś miejsce gdzieś po drodze, bo do Zamościa stąd to jest ponad 6 godzin, więc nie będziemy się aż tak daleko dzisiaj wypuszczać. Po drodze się jeszcze zatrzymamy, także zapraszamy, zostańcie z nami.